Cześć, tu Trashing Matt. Witam i zapraszam na kolejny odcinek od jaskiniowców do kosmosu. Okej, zakończyliśmy budowy w Nippurze, w którym nie mamy w tej chwili problemu ani z przestępczością, ani z chorobami. Skupimy się więc na poprawie naszych dochodów. Tak więc utworzymy tutaj tkacza żagli, chatę kołodzieja i wytwórcę mebli. No i połączymy też nasze galery i wojenne galery w jedną większą flotę. Odkryliśmy technologię murarstwa. Wraz z przejściem na osiadły tryb życia zaistniała potrzeba budowy bardziej wytrzymałych budowli. Starożytni budowniczowie zaczęli więc kształtować kamienie bądź cegły w regularne kształty, układając je jedna na drugiej. Wczesne przykłady murarstwa nie używały zaprawy, jednak pozwalały na wznoszenie imponujących budynków i fortyfikacji. A więc tak, budynek jakim jest posterunek obserwacyjny staje się przestarzały, obozy górnicze będą generowały więcej złota i produkcji, więcej produkcji będą także generowały zbudowane na mapie chaty, a więcej złota statuły Moai. Mamy tutaj także nowe jednostki, a więc niezwykle użytecznych stróżów miejskich. Są oni dość kosztowni w utrzymaniu, jest to także jednostka defensywna, tak więc nie może atakować. Są oni jednak całkiem potężni i co najważniejsze zwalczają przestępczość. A w miarę przyrostu populacji mamy z tym niestety coraz większe problemy. Mamy tutaj także nowe jednostki światowe, a więc Totmesa III, który był egipskim faraonem, który poprzez liczne wyprawy wojenne przekształcił swe państwo w prawdziwe imperium. Dedala, a więc mitologicznego greckiego wynalazcę i budowniczego. Aloske, a więc mitycznego boga urodzaju Indian Hopi. A także niejakiego Itzkurne. Mamy także mnóstwo nowych budynków, a więc mury obronne, no które oczywiście bardzo mocno poprawią obronę naszych miast, poprawią także troszkę kulturę, są jednak kosztowne w utrzymaniu. Mamy także latarnię, która zwiększy generowane na polach wodnych żywność o 1. Mamy także nowe cuda świata, a więc wielką latarnię i Chichen Itza. Moglibyśmy także utworzyć straż miejską, która zwalczyłaby wrogich szpiegów i przestępczość. Tutaj mamy kolejny cud świata zwany Chonsen Gdae. Moglibyśmy także budować ziguraty, które zwiększałyby naszą kulturę, czy też mauzolea, które zwalczyłyby choroby. Tutaj mamy dwa kolejne cuda świata, a więc labirynt Nosos i bramę Isztar. Moglibyśmy także budować baseny do hodowli ryb. Mamy także piwnicę, która pozwoliłaby nam po wzroście populacji zachować nieco żywności. Moglibyśmy także poprawić naszą obronę, budując ufortyfikowany posterunek, czy też wieżę obserwacyjną. Możemy także wykopać miejską studnię, która poprawi nasze zdrowie i zmniejszy ryzyko wybuchu pożaru. Mamy także ceglany most, który pozwoli nam na utworzenie kolejnego szlaku handlowego. Mury pałacowe, które poprawią naszą obronę i kulturę. Mamy także kamieniołom marmuru, kopalnię onyksu. Oraz chłodnię, która także pozwoli nam zachować nieco pożywienia, poprawi także nasze zdrowie i zwalczy choroby. Mamy także wytwórcę cegieł, magazyn, który także pozwoli nam zachować nieco pożywienia, poprawi także naszą produkcję i zmniejszy koszty utrzymania o 5%. Mamy tutaj także kiwę, która zwiększyłaby bardzo mocno naszą kulturę. Mamy także nowe typy domów, a więc puebla i chaty klifowe. No i mamy także w końcu nowe kultury, a więc północnoamerykańską kulturę Tolteków, afrykańską kulturę Mutapa, azjatycką kulturę nepalską i północnoamerykańską kulturę Anasazi. Mamy także kolejny poziom umiejętności garnizonu. Na mapie moglibyśmy także budować kamieniołomy, bądź też różnego rodzaju świątynie. No i te zmniejszyłyby generowaną przez pole żywność o 2, zwiększą jednak złoto. Mamy także nowe zasoby, jakimi są cegły. Mamy także nowego Civica. Okej, zakończyliśmy budowy w Babilonie. I utwórzmy tutaj wytwórcę cegieł.
Dobra, czas na wybór kolejnej technologii. No i tym razem opracujemy kult przodków. Spójrzmy także na nowe civiki. I w dziedzinie sposobu rządzenia moglibyśmy przejść z posłuszeństwa na państwa miasta. A gdybyśmy tego dokonali, no to na minus spadną nasze szanse na pochwycenie wroga. Stracimy także 10% kultury generowanej w miastach. Wzrośnie niezadowolenie z powodu wojny. Będziemy także rekrutować nasze wojska o 25% wolniej. I o 10% wzrosną koszty utrzymania z powodu odległości od stolicy. Ale mamy tutaj także plusy, a więc spadek lokalnego ryzyka buntu. I co najważniejsze, o 25% spadną koszty utrzymania z powodu ilości miast. No a jak pamiętacie, są to nasze największe w tej chwili koszty. No i mamy także ostatni niewielki plus, a więc mury i wysokie mury minimalnie zwiększą zadowolenie. Okej, tak więc, ponieważ możemy tutaj teoretycznie zaoszczędzić bardzo dużo złota, civika tego wprowadzimy. Co niestety oznacza po raz kolejny 6 tur niepokojów. Zbudowaliśmy kopalnię i skierujmy tych robotników w pobliże Nippuru. Świetnie, kolejna kopalnia gotowa i tych robotników skierujmy do Durkurigalzu. No i na znajdujących się nieopodal bagnach tym razem zbudujemy chaty, które na tą chwilę zapewniają bonusy zarówno do produkcji, jak i złota. Okres niepokojów dobiegł końca i z sukcesem wprowadziliśmy nowego civika. No i warto było chyba tych zmian dokonać, ponieważ nasze dochody wzrosły i możemy podnieść nakłady na badania. A tymczasem, jak donoszą nam nasi szpiedzy, cały czas trwają walki pomiędzy Mongołami a Neandertalczykami. No i co ciekawe, ci ostatni wykorzystali zbudowany jakiś czas temu cud świata i ujeżdżają do walki jelenie. A niech to, niestety, kolejny z naszych okrętów wpadł na ukrytą rafę koralową. Tak więc straciliśmy niestety kolejną jednostkę. Mamy jednak także dobre wieści, ponieważ mieszkańcy Babilonu odkryli w pobliżu nowy zasób. No i są to jabłka, które jeżeli tylko przyłączymy je do naszej sieci handlowej, zwiększą nasze zdrowie. Okej, świetnie, zbudowaliśmy kolejne pola uprawne, tak więc skierujmy tych robotników na pole z jabłkami. Okej, zakończyliśmy budowy w Durkurigalzu. No i choć przestępczość tu spada, to wciąż jest na dość wysokim poziomie i wobec tego zrekrutujemy tutaj stróżów miejskich. Niestety rozprzestrzeniają się tutaj także choroby, tak więc zbudujmy także chłodnie, wychodek i zrekrutujmy uzdrowicieli. Dobra, zbudujmy tutaj chaty. No niestety nie mamy w pobliżu Nippuru źródła świeżej wody, nie możemy więc tworzyć pól uprawnych. Okej, zbudowaliśmy wytwórcę cegieł w Babilonie, którego populacja wzrosła do 10. Mamy więc tam aż 3000 mieszkańców. No ale właśnie, więcej ludności to także niestety więcej przestępczości. No dlatego też także i tutaj zrekrutujemy stróżów miejskich. I aby poprawić ogólną stabilność, zbudujmy też ratusz. I świetnie, zbudowaliśmy nowy cud świata, a więc kopce Kahoki. A w naszym świecie był to olbrzymi kompleks mieszkalny nad rzeką Mississippi. Podczas rozkwitu osiedla w XII wieku naszej ery, Kahokie mogło zamieszkiwać nawet 40 tysięcy Indian. A więc tak, mamy tutaj niezły bonus do kultury oraz pojawiania się wielkiego proroka. Będziemy także o połowę szybciej wznosili kurhany, które będą generowały więcej kultury. No i ponieważ także w Akkadzie mamy problem rosnącej przestępczości, zrekrutujemy tu stróżów. Okej, robotnicy dotarli na miejsce, tak więc utworzymy tutaj obóz zbieraczy owoców. Okej, stróże miejscy zrekrutowani w Akkadzie.
I świetnie, mamy tutaj doprawdy bardzo potężny efekt, ponieważ przestępczość gwałtownie spada. Moglibyśmy tutaj zbudować kolejny cud świata. Mogłoby to być albo Mesa Verde, albo Labirynt Knossos. No i cuda te mają bardzo podobne efekty, ponieważ zwiększają kulturę, przyspieszają pojawianie się wielkiego inżyniera, zwiększają także doświadczenie wojowników, zapewniają nieco turystyki i zwiększają obronę. No i zdecydujemy się tutaj na Labirynt Knossos. Okej, tak więc stróżom miejskim damy kolejne poziomy umiejętności zapewniania porządku, dzięki czemu skuteczniej będą zwalczali przestępczość. Mamy także nieco większe dochody, zwiększmy więc nakłady na badania do 95%. Doszło do pierwszego rozszerzenia granic z Borsippy i świetnie, ponieważ w ich obrębie znalazł się nowy zasób, a więc wysokiej jakości drewno. Mamy także uzdrowicieli, tak więc dajemy im umiejętność kontroli chorób i fortyfikujemy w Dur Kurigalzu. A tymczasem potęga Mongołów cały czas rośnie, powoli doganiają oni nas w rankingu, no i mają oni doprawdy bardzo, ale to bardzo wielu wojowników. Pracują oni obecnie nad technologią koła, Sumerowie pracują nad obróbką miedzi, Rosjanie nad odlewnictwem metali, a więc technologią, której jeszcze nie znamy, Portugalczycy nad społecznością, Neandertalczycy nad taksonomią, a Arabowie nad łucznictwem. Okej, budowy w Nippurze zakończone. No i także i tutaj zrekrutujemy stróżów miejskich. A aby zwalczyć choroby, zbudujemy tutaj chłodnię i wychodek. Opracowaliśmy kult przodków. Jest to praktyka religijna oparta na wierze w życie pozagrobowe przodków, ich wpływ na życie ziemskie oraz możliwość komunikowania się z nimi poprzez określone rytuały. A więc tak, wielki festiwal ognia generowałby więcej kultury, a statuły Moai więcej złota. Możemy także zbudować kapliczkę, mamy także nową kulturę azjatycką, a więc kulturę chińską. Okej, wybierzmy kolejną technologię i aby zbadać nieco najbliższe okolice, opracujemy eksplorację. Okej, zakończyliśmy budowy w Borsippie. I świetnie, mamy tutaj już w tej chwili solidną bazę produkcyjną. Mamy jednak problem chorowitości, tak więc utworzymy tutaj wytwórcę suszonego mięsa, chatę porodów i szałas mędrca. Świetnie, zrekrutowaliśmy także stróżów miejskich oraz zbudowaliśmy ratusz w Babilonie i dzięki temu przestępczość zaczyna spadać. No, z tym, że niestety wzrastają tu choroby, tak więc zbudujmy tu chłodnię, wykopmy studnie, utworzymy także rytuał kąpieli oraz zbieracza szpiku. Rozpoczęliśmy zbieranie jabłek i aby przyłączyć ten zasób do naszej sieci handlowej, utworzymy tu błotnistą ścieżkę. Mamy także chaty w pobliżu Dur Kurigalzu. No i tych robotników skierujemy na północ, tak abyśmy mogli zacząć zbierać wysokiej jakości drewno. Tak więc budujemy tutaj obóz drwali. I świetnie, mezopotamizm rozprzestrzenił się do Borsippy. Mamy także chaty w pobliżu Nippuru. Okej, nasi wojownicy pochwycili syberyjskiego tygrysa. Zbudujmy kolejny obóz drwali. A pochwyconego tygrysa wykorzystamy w Akkadzie. Okej, zakończyliśmy budowy w Dur Kurigalzu. No i cóż, moglibyśmy tutaj zbudować kolejny cud świata, a więc Mesa Verde. Troszkę to potrwa, ponieważ jest to aż 66 tur i aby troszkę ten proces przyspieszyć, zbudujemy także kilka budynków produkcyjnych. A więc wytwórcę cegieł, magazyn, chatę kamieniarza, chatę kołodzieja, załogę dzieci Omega,
Rebasze i obóz górniczy. A przy pomocy pochwyconego tygrysa możemy tutaj utworzyć nowy mit. Przyłączyliśmy także jabłka do naszej sieci handlowej. Opracowaliśmy technologię eksploracji. Nasi ludzie zaczynają więc zbierać wiedzę na temat okolicznych ziem poprzez tworzenie pierwszych niezwykle prymitywnych map. A więc tak, mamy tutaj tylko nową jednostkę zwiadowczą, a więc przewodnika. Wybierzmy kolejną technologię. No i aby jeszcze bardziej poprawić nasze dochody, opracujemy handel. Zakończyliśmy także budowy w Borsippie i także i tutaj zrekrutujemy stróżów. Zbudujmy tu kolejny obóz trwali. I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Tak więc dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki już wkrótce.